Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Sima. Dzisiaj wygramy Wyfarminga 19, jest to seria Życie Rolnika na mapie Osina z taką fajną gospodareczką, którą zrobił pan, taki macie link w opisie. Oto taka piękna gospodareczka, tutaj krówki, tak chyba prowadzę szybko takie krówki, małe, większe, nabelki. Będziemy oczywiście śli w zwierzętka w krówki, jak wiecie już. No i dobra, schodzimy. Od razu, mam dzisiaj bardzo mało czasu, bo zaraz jadę talerzować i wapno rozsiewać, więc tak, szybko pokażę wam i lecimy dalej z odcinkiem. Mam nadzieję, że coś tam nagramy. Przystawka header 5 metrów, New Holland TC590, czyli z 1917 kombajn, Amazonka z uprawowo-siewny, opryskiwacz Unii chyba, tutaj Sipmy, rozsiewacz. Lecimy dalej, New Hollandzik T4, jeżeli T5, T5, Klas Roland, zgrabialeczka też klasa, Pottingerka, Kuna, przepraszam, przetrząsarka i Kuna. Kosiareczka, niestety wszystkich maszynek nie ma, ponieważ jeszcze mi po prostu nie przywieźli, tak? Nie patrzcie na pieniądze, wyłączę chudy, ponieważ jeszcze tego nie ogarnąłem. Nagrywam to na szybko, żeby już pomału ten kanał ruszał. A pieniążki zestartujemy ze saldem powiedzmy 30 tysięcy. Kronka Turbo 3500, dwie przyczepki 15-tonowe. Chyba. Więc naprawdę ładne, nie wiem jakie to są ten firmy, ale są naprawdę ładne. I uwaga! Teraz wszystko jest najfajniejsze przed nami. No dobra, pokazany Ursu 16-14, gruberek, siewnik, talerzóweczka 8 metrów, 4 metry z podsiewaczem, puk 5-skibowy. I domyślacie co to jest? No wiecie, Fendzik, Favorit 612 LSA Turbo. Dzisiaj nie będziemy robić, więc nadsiadamy od razu do niego. Widzę inspektora, zapomniałem dodać. Obciążnik jest, jest, uwaga, podnosimy. Będę musimy trochę zgłośnić grę. Dobra, i możemy pomóc ruszać. Może nawet jeszcze troszeczkę. Może za bardzo wyje. Jeszcze może bardziej w dół. Nie, właśnie, musimy zabrać po kukurydzy, bo tutaj parę pól mamy zasianych już. Jak to w ogóle z polami stoimy i nie będzie więcej cieka, będziemy mieli 30, to będzie jako trawa. To jest oczywiście całe potem, cała gospodarka i tutaj są dwa pola, więc dużo, niedużo, teraz tak, nasz puk ile ma metrów? 2,5, oczywiście skrzynie wszystko wyłączamy. Po prostu na tym wszystkim jakoś ładniej, dlatego zaraz nie powiedzieć jakoś, dobra, podpisane mam guziki? Mam. Nie ładnie, tylko mi chodzi, że to po prostu jakby lepiej jedzie, no, nie hamuje od razu, toczy się, no te dźwięki tego Fenda naprawdę baja, ja za chwilę jadę talerzować, mam jeszcze jakieś 6 minut filmu, więc ten odcinek będzie krótszy. Tu już statywik jest przygotowany, kamera w sumie też już czeka na nagrywanie, w sumie nie wiem, czy dam radę coś nagrać, mam taką skromną nadzieję. No idzie baja, no. Idzie baja, teraz załyknę sobie jakieś wody, tu jakaś woda, ja się napiję szybko, no póki mam czas jeszcze. Ktoś by się pytał, czy wydam modpack. Więc od razu mówię, że modpack zostanie wydany, ale może na koniec serii, albo jak będziecie ładnie łapkować. Dobra, wszystko fajnie się nagrywa, muszę szybko sprawdzić. Tak, wszystko ładnie się nagrywa. Nie huczy sobie. Jedziemy. Naprawdę, to jest fajne, że to jak biegi bym sobie włączył, ale kierownica będzie niedługo była, ale niestety troszkę trafną dostałem, więc wróciliśmy. A to nieważne, to na kolejny odcinek może powiemy. No więc tutaj naprawdę jest wszystko baja, no Fendzik. No orka idzie ładnie. Tutaj jest nasz chyba jęczmień bodaje, że tam jeszcze mamy owies. Przydałoby się pomału kukurydzę robić, tylko nie wiem jak to będzie z kukurydzą, ponieważ jak wiecie, sam jestem. Nie wiem, czy nie będzie tak, że skończy się, że będziemy kosili tą 2 i 2 metra kosiarką w kukurydze. No to jedną rzędówkę, jeden i coś metr, to na pewno nie ma co. Czekaj, idziemy do przodu, zawracamy się. On był, wpierw był John Deere. Wpierw był John Deerek. Zaraz wam go nadpokażę. No dobrze, już mi ustawiło, dobra. Teraz włączamy GPS-ka. Troszkę się dzisiaj pogadam, wtedy nie będę się aż tak skupiać przy orce. Wpierw miał być, nie w małych, w średnich, miał być ciągnik Oteno 7-10.
O, taki ole powiedziałem, że nie, no ten fen, za ten dźwięk, no to musi być, no. Za ten dźwięk musi być, no i oramy, no jest on. Co ja mogę im powiedzieć? 180 koni, 185 koni, są trzy ciągniki. Wpierw był taki plan, że szóstki tej nie będzie, albo tego fenda nie będzie. Ale okazało się, że miał kolegę ze mną, Murzyn pozdrawiam, miał kolegę ze mną grać, nie gra, nie mamy czasu się zgrać. Jeżeli chodzi o tą serię, więc będę sam, a New Holland pójdzie, jak będą krówki, to będzie na krowach tam, na pewno będzie przydatny, nie będziemy musieli magnifik kupować, tylko New Hollandzik będzie. To takie będą dwa mocne konie pociągowe. Orka jakoś wolno nie idzie, i odciągam zerkę na czas, żeby, kurde, tutaj nie przegapić tego, tak jeszcze może z 3 minutki, 3-4 minutki pociągniemy, taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że wam się ta seria spodoba, naprawdę będzie fajnie, będziemy kupować coraz większe maszyny, będziemy pola to wszystko łączyli, tylko nie wiem, czy sam dam radę, będę na pewno szukał jakiejś osoby. O, tam jakiś sukbelek, to w ogóle czekajcie, ciekawe, czy ten sukbelek w modach jest. Ojej, czekajcie, muszę, nie ma. Tego stogu belek nie ma w modach, więc nie pokazuję, co tam, jakie są mody. 2,5 metra robi robotę, no już 5 metrów, tak, przyjechane. Czyli jeden przyjazd kombajnem, tak? No nie jest źle. Prawda, ta gospodareczka jest, a tu w ogóle jeszcze widzę, że wjazd jest tutaj, o. Tego tu nawet nie wiedziałem. Zawsze się zamyka, jak? Nie no, po prostu, no baja, no baja, no. Mogę mać obracanie pługu, no ale dobra. Nawet ten skręt, on taki nie ma dużego skręta, ten 70, ile? 78-10 czy jakoś tak? On miał naprawdę duży skręt. No i to troszkę aż za duży. Dobra, puszczamy i jedziemy. No naprawdę, no baja, no ta orka. No i trzeba jeszcze te pole zaorać pod... trzeba jeszcze pole zaorać pod trawę. Ale ja myślę, że na razie to pole... może zostawimy, zasiejemy po prostu ją rzodkią i w kolejnym sezonie je przeoramy, będziemy musieli to pole chyba orać. W sumie nie wiem, zaraz sprawdzimy w ogóle, jak to wygląda. Nie, tego pola nie musimy orać, a wapno musimy? Nie. Tak, musimy na pewno wapno, widzę, że dać na polu numer 5. Na 23 nic nie musimy, czy tu orkę trzeba oprawiać? Nie, czyli w sumie wychodzi na to, że musimy zaorać tylko to pole i 11. Więc na spokojnie w takim razie. Wtedy tam się zasieje zasieje rzodkiew i po prostu jakby po rzodkwi zasiejemy, z rzodkiew zauram i zasiejemy trawkę. Uch, jedną z kibą, można powiedzieć, że wystaje za około, więc... No. Jedyny mankament to tego fenda, jak widzicie tutaj, o, który mam pokazać, ten prawy górny róg, prawy dolny róg, przepraszam, że nie ma tam paliwa, wskaźniku paliwa, może ktoś to poprawi, napiszmy może kogoś, żeby to naprawił, ale te dźwięki, to wszystko, no ten fendzik baja, no wiem, bo jeździłem takim kiedyś, mogłem się przyjechać fendem takim w ralu, to naprawdę, no baja jest. Baja. No i wchodzi na obroty, ryczy, no naprawdę. Jak tam z minutkami stoimy, tak szybko zobaczę, pozwolicie. Minutek mamy 8. Teraz właśnie nie przerzuciłem OBS-y na drugi pulpit, bo wyłączyłem. Tak dziwnie, jakoś mi się coś dzieje z tym monitorkiem, ale to nieważne. 8 minutek, 9, 8, będzie zaraz 9. Myślę, że ten do końca dojedziemy, będziemy musieli niestety kończyć odcinek, ale w kolejnym odcinku napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zrobić. Czy kontynuacja orki, czy już... siewy czy nawozy, bo tylko to mogę wam zaoferować. Albo siewy jeszcze, albo nawozy, więc wybierajcie. Orka, siewy czy nawozy. Śmintureczkę się zrobi fajną. Będzie baja. Nie no, to te dźwięki naprawdę, ta miniatureczka też będzie ładna. Ta orka, wam powiem po raz trzeci, że wolno idzie, no. Znaczy tutaj któryś by się przydał jeszcze, ktoś, żeby nad tym trzymać, żeby jakieś dwa mocniejsze byki, może za jakieś dwa sezony, żeby ktoś do nas przyszedł, będę starał się, żeby tą osobę jeszcze jedną ogarnąć, ponieważ byśmy kupili jeszcze jakiegoś, może nie wiem, Fenda, John Deere'a czy Case'a, wy zagłosujcie, zagłosujecie, jakie ciągniki, może go kupimy, wtedy by mogła kolejna osoba już siać na przykład, tak?
Jak wiecie, jest uprawowo-siewny siewnik, jest po prostu uprawowo-siewny, czyli nie będziemy musieli żadnymi agregatami jeździć po tym. No to co? Wjeżdżamy w ostatni rządek. No i to wszystko, no ja się żegnam. Jeszcze taki krótki odcinek, kolejne odcinki będą dłuższe. No, piszcie ile chcecie, opuszczamy. No i dobra. Ja dziękuję za oglądanie, byłem z wami, a trzymajcie się, cześć, czołem, do następnego i cześć.